Pochwalony Jezus Chrystus, witam Was gorąco i zapraszam Ducha Świętego do Waszych domów, samochodów, biur, gdziekolwiek teraz jesteście. Niech Duch Boży wypełnia nasze serca, myśli, aby życie nasze było pełne Jego mocy. Duchu Święty, daj nam piękny dzień. Dzisiaj mamy męczeństwo Jana Chrzciciela i w Ewangelii czytamy: Herod bowiem czuł lęk przed Janem, wiedząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Oto chwila się nas podobna nadarzyła, kiedy Herod wyprawiał swoje urodziny. Herod ma wyrzuty sumienia, a z drugiej strony Jana chętnie słucha. Coś to w nim powoduje dobrego, ale ma wyrzuty sumienia i w takim zawieszeniu z wyrzutami sumienia pozostaje. To jest bardzo niedobry moment naszego życia, kiedy mamy wyrzuty sumienia, a próbujemy je czymś zagłuszyć, zamiast stanąć w prawdzie i powiedzieć: Boże, oddaję to Tobie, nie chcę w ten sposób, to na takim tak balansujemy. Trochę, żeby te wyrzuty były, ale tak nie za mocno. Albo żeby tak trochę chodzić do kościoła, ale trwać w tym. Przyjdzie moment, przyjdzie okazja, że wszystko runie. I tak się dzieje, kiedy nagle przestajemy chodzić do kościoła, bo pojawiła się okazja. Nagle przestajemy rozmawiać, pojawiła się okazja. Nagle przestałeś walczyć o swoją rodzinę. Nagle przestałeś się spowiadać. Jakoś to wszystko szło. Ale tak naprawdę to było trwanie w wyrzutach sumienia. Był grzech, coś takiego tam narastało i nie do końca to chciałem nazwać, ale pozwalałem sobie trochę, ale trochę nie. I w końcu strzeliło, bo pojawiła się okazja. Jan Chrzciciel ścięty. Pojawiła się okazja. I wtedy jest koniec. Zachęcam, żeby ta Ewangelia i dzień dzisiaj, i męczeństwo Jana Chrzciciela było taką przestrogą dla nas. Przestrogą co do lekceważenia takich sygnałów ze strony Boga. Lekceważenia, że no dobra, tam możemy sobie na coś pozwolić. Nie. Masz mieć prawe serce. Bóg chce Ciebie ocalić, abyś miał prawe serce. I ocala. Powierzaj Panu Bogu siebie. Rób wszystko, żeby oddawać każdy niepokój dobremu Bogu. Mów o tym w konfesjonale. Nie noś niepokojów, tylko bądź cały z Panem. Na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam cudownych dzisiaj doznań z Bożej obecności. Z tego, że Duch Święty może nas całych wypełniać i możemy wszystko robić w Jego imię. Wszystkiego dobrego i zachęcam poniżej do modlitwy razem z mocnymi w duchu teledyskiem. Z Panem Bogiem.